opowiadam o moim modelu, gdzie da się to robić bez wiedzy, bez doświadczenia i bez kapitału. Natomiast tu mamy umowę przedwstępną zakupu gruntu, co tu mamy? Umowę o współpracy z inwestorem. Instrukcję, dlaczego z takiego materiału, jak tutaj został zakontraktowany inwestor. Cześć moi drodzy, z tej strony Łukasz Citków, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj zaczynamy dzień od tego, że jestem właśnie w biurze. Przyjechałem tutaj po materiały, które rozdajemy naszym uczestnikom warsztatów. Każdy uczestnik otrzymuje taki zestaw. Mamy tu umowy, które omawiamy. Te najgrubsze, bo omawiamy też kilka jeszcze innych dokumentów, które ja po prostu wyświetlam, bo już nie trzeba ich drukować. Natomiast tu mamy umowę przedwstępną zakupu gruntu, co tu mamy? Umowę o współpracy z inwestorem, umowę rezerwacyjną z klientem, która jest zgodna z nową ustawą deweloperską. No najważniejsza umowa, czyli umowa o roboty budowlane z wykonawcą, to co jest tym najtrudniejszym elementem w całym procesie, czyli dobre zakontraktowanie wykonawcy, żeby nam się to nie rozjechało. Notatniczek, długopis, identyfikator, torebeczka, teczka, czyli wszystkie te elementy, które tutaj no, ułatwiają pracę tu na warsztatach, tak? I jadę na salę, będziemy przygotowywać dzisiaj salę, no bo jutro 13 albo 14, już nawet nie wiem, edycja warsztatów deweloperskich, chyba 14 edycja. Sprawdziłem, to jest 13 edycja. 14 zresztą mamy w przyszłym tygodniu, a mamy zaplanowanych już do 17 aż zaplanowanych, wyprzedanych. Także no, nie zwalniamy tempa. Zatytułowanych Twój pierwszy projekt deweloperski krok po kroku. Parę słów o tych warsztatach. Moi drodzy, rozpoczęliśmy promocję tej idei, tej inicjatywy w lipcu. Koniec czerwca, początek lipca, a pierwsze warsztaty odbyły się we wrześniu. I wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. No okej, pół roku już to robimy. No i udało się zorganizować aż 14 edycji. Średnio na jednej edycji jest około 25-30 osób. No ale były takie edycje, gdzie było nawet prawie 50 osób. Ale okej, to już jest trochę za dużo, żeby było tak no, komfortowo, żeby spokojnie każdy mógł zadać pytanie, więc jednak ograniczamy gdzieś tam 25, to i dla mnie jako prowadzącego jest najbardziej komfortowe i dla uczestników, no bo ja jestem w stanie wtedy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tutaj jeszcze dodam, że jednym z elementów warsztatów jest również wyjazd na budowę, na jeden z projektów, który ja prowadzę i też będę chciał Was zabrać, żebyście też mogli zobaczyć, jak to wygląda. No i ja też oczywiście nie ukrywam, że opowiadam o tym, no bo serdecznie Was na takie warsztaty zapraszam. Oczywiście to są warsztaty, tak jak wspomniałem, dla osób początkujących, ponieważ ja sobie tak to wymyśliłem, że chciałbym, żeby to, o czym opowiadam, było takie naprawdę realne i możliwe do wdrożenia. Dlatego ja nie mówię o tym, jak zbudować osiedle na 700 mieszkań, bo jeszcze takiego nie zbudowałem, ale też wiem, że gdybym opowiadał o takich rzeczach, to by wyglądało tak, że okej, fajnie posłuchać, fajnie przybić piątkę, wypić kawę, pogadać, poczuć trochę takiej motywacji, ale potem taki uczestnik, absolwent wraca do domu i tak naprawdę nie wie, co ma robić, nie? Bo to jest albo za trudne, albo po prostu no, niemożliwe do wdrożenia przez osobę początkującą, która nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia, nie ma kapitału, tak? Bo to jest bardzo ważne. Niektórzy mi nie wierzą, że da się to zrobić, no ale właśnie po to są te warsztaty, bo opowiadam o moim modelu, takim właśnie biznesowym, gdzie da się to robić bez wiedzy, bez doświadczenia i bez kapitału. Ale właśnie dążę do tego, że całe warsztaty polegają na tym, że jeśli ktoś nigdy nie miał styczności z tym światem, to jak najbardziej po takich warsztatach swój pierwszy mały projekt deweloperski będzie w stanie zrealizować, bo mówię tam o rzeczach, które naprawdę warsztaty są sobota, niedziela, w poniedziałek o 8 siada się do komputera i dokładnie każdy uczestnik wie, co ma robić, od czego zacząć i o to w tym też chodzi. Dobra, jedziemy i za chwilkę pokażę Wam więcej. Dobrze, moi drodzy, mamy salę przygotowaną. Jutro 19 osób. Jesteśmy właśnie nawet nie w samym hotelu Marriott, ale w tym budynku, w którym jest hotel Marriott. Obok jest centrum konferencyjne LIM, tak się to nazywa, więc ścisłe centrum specjalnie po to, żeby uczestnicy, którzy przyjeżdżają pociągami, mogli sobie łatwo tutaj do nas przejść. W zasadzie nawet nie muszą wychodzić na zewnątrz, tylko mogą przejść przejściem podziemnym. Zaczynamy 7:30, naprawdę intensywny czas. Jutro jesteśmy na sali konferencyjnej, a pojutrze jedziemy właśnie na jeden z moich projektów, które prowadzę. Uważam, że taka możliwość zobaczenia sobie budowy od wewnątrz to jest super opcja, takie przysłowiowe dotknięcie tych cegieł to naprawdę daje taki szerszy obraz i uważam, że to jest bardzo cenne i nie chciałbym absolutnie rezygnować z tego elementu szkolenia, dlatego też wszystkie warsztaty odbywają się w Warszawie, no bo ja tutaj prowadzę projekty, no i tutaj mam tą opcję, żeby pokazać. Moi drodzy, tak to wygląda i webinar, czyli to w jaki sposób, też nie będę ukrywał, ja pozyskuję
Was, klientów, uczestników tych warsztatów, wpadacie do mojego lejka marketingowego. Marketing to też jest coś, co ja uwielbiam i też mógłbym o tym gadać godzinami. Wpadacie do mojego lejka, źle to brzmi, ale no, taka jest prawda. Oglądacie webinar, gdzie ja pokazuję trochę tego, czym jest deweloperka, daję taką zajawkę tej wiedzy. No i potem jest, jak to na każdym webinarze, to chyba wszyscy już wiedzą, możliwość dokonania rezerwacji miejsca na warsztatach. Także jutro, 7:30, 19 osób. Od rana do wieczora, pojutrze jedziemy na budowę. No i zapraszam, gdybyście mieli ochotę paść tutaj, to na pewno będzie jeszcze i 19, i 20 edycja i ciśniemy, dopóki jest taka możliwość. A zresztą opowiem Wam też o klubie deweloperów. Powiem Wam, że jestem bardzo dumny. LC Holding Group to jest moje dziecko i kontynuuję rozwój grupy, zarówno jeżeli chodzi o takie inicjatywy typowo nieruchomościowe, deweloperskie, ale też różne inne, o których też pewnie Wam opowiem, ale to może przy kolejnej okazji. Tu nie będzie widać. Tu mamy właśnie hotel Marriott po drugiej stronie, do którego można przejść tutaj w głąb, także takie aftery po warsztatach często są właśnie w Skybarze, w Mariocie. Dobra, moi drodzy, to co? To wracam do Was jutro w jakiejś przerwie, na jakiejś przerwie tutaj między modułami. Będziemy mogli sobie jeszcze pogadać, pokażę Wam trochę, jak to wygląda od kulis. Ta część networkingowa, gdzie pijemy kawę, przybijamy piątki, rozmawiamy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w zasadzie już pod koniec dnia szkoleniowego. Ja oczywiście zapomniałem wyciągnąć telefon i coś dla Was ponagrywać, ale już idę pokazać. No, cały dzień od 7:30. W sumie mamy już teraz 20:30 i tak wygląda nasza strefa networkingowa, gdzie tutaj sobie pijemy kawkę, gadamy, obgadujemy, a tak wygląda, jeszcze Wam tutaj pokażę, nasza sala, gdzie tutaj się szkolimy i uczestnicy czekają na kolejny moduł. Moi drodzy, dzień drugi, jesteśmy na budowie, taki sznur aut, kursantów, uczestników. Mamy też oczywiście busa dla tych wszystkich, którzy no właśnie chcieli przyjechać wspólnie na taką wycieczkę. No i moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na jednej z moich inwestycji i sobie ją oglądamy. Wczoraj ją omawialiśmy, różnego rodzaju właśnie schematy, konstrukcje, dlaczego z takiego materiału, jak tutaj został zakontraktowany inwestor i mnóstwo innych rzeczy. A dzisiaj sobie już to oglądamy na żywo. No i przy okazji mam też małą niespodziankę dla wszystkich uczestników, a mianowicie robimy sobie grilla w lutym. Tak to wygląda. Tu panowie nam smażą same dobre rzeczy. 2-3 godzinki sobie tutaj oglądamy, omawiamy. Ja z ogromną przyjemnością odpowiadam na wszystkie pytania, które uczestnicy mają. I uważam, że to jest super opcja, że właśnie najpierw sobie to omawiamy w teorii, na sali, a potem w praktyce już na placu budowy. Uważam, że to daje ogromny obraz, całkowicie inną perspektywę. To wszystko staje się takie bardziej realne i naprawdę możliwe do wdrożenia. I zresztą to jest moim celem, żeby to nie była tylko sucha teoria, ale żeby faktycznie uczestnicy swoje projekty realizowali. Wyjeżdżam właśnie z Warszawy. Wiadomo, w trasie musi być maczek. Idę do Katowic, gdzie odbywa się kolejne spotkanie członków klubu deweloperów. Sobota, niedziela, Katowice. Pokazać od kulis, czym jest klub deweloperów. No, żeby właśnie zachęcić Was do takiej inicjatywy, przybliżyć, co tam robimy, dlaczego uważam, że to jest totalnie super inicjatywa, super idea. Dobrze, moi drodzy, ja zbieram jeszcze szybko wyprasować sobie koszulę, ale zanim to zobaczcie. I tak sobie będziemy spędzali tutaj 2 dni, połowa tych samochodów to już nasi klubowicze. No i cóż, jedziemy na budowę. Materiale. Ja właśnie dotarłem do miejscowości Siewierz Jeziorna, jeżeli się nie mylę. Ponieważ tutaj już za chwilę zaczynamy drugie spotkanie członków klubu deweloperów, czyli społeczności osób, która nie tylko myśli o tym, żeby zacząć, ale już zaczęła, która realnie realizuje swoje projekty. To jest społeczność, która powstała właśnie po to, żeby wspólnie takie projekty robić kolejne, tak? Czyli łączymy się w spółki, w projekty, inwestycje, gdzie różne osoby mają różne kompetencje i razem takie projekty realizujemy. Dzisiaj za chwilę jedziemy na budowę do jednego z klubowiczów, potem wracamy sobie tutaj do hotelu w takich okolicznościach, potem kilka wykładów, kolacja, no i potem
wiadomo, lampka wina. To tak tylko wstępnie rzucam, bo w sumie już muszę uciekać do hotelu, przygotować się. To jest coś takiego, co chyba jest teraz u mnie takim projektem, no może nie największym w sensie finansowym, ale czymś, co mnie totalnie kręci. Jestem super dumny z tego, że to powstało. Dołączają kolejni członkowie, więc wierzę bardzo głęboko w to, że ta społeczność będzie się rozwijać i naprawdę zrobimy wiele rzeczy dużych razem. Zresztą dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać, będziemy już obgadywać kolejne pomysły. No taki jest cel, żeby też te projekty się odpalały nawet beze mnie, tak? Żeby to nie chodzi o to, że ja tu jestem jakimś tam główną osobą, tylko chciałbym, żeby klubowicze spotykali się między sobą i razem takie projekty realizowali. Dobra, moi drodzy, kolejne wejście. Myślę, że już z budowy, na którą jedziemy dosłownie za chwilę. Dobra, do zobaczenia. Dobrze, moi drodzy, no to oto nasza wycieczka. Członkowie klubu deweloperów. Właśnie tutaj sobie przed chwilką oglądaliśmy inwestycje jednego z naszych członków. A teraz idziemy obczaić działki, które tutaj jeszcze są do kupienia. Na podobne inwestycje, na podobną skalę inwestycji, tego typu wielorodzinne, wielokondygnacyjne. Wymieniać się doświadczeniami i wspólnie realizować takie projekty, żeby to nie była tylko sucha teoria, gdzie sobie pogadamy, tak, bo przybijamy piątkę i koniec, tylko żeby te projekty naprawdę realnie powstawały. Dzieje się tak dużo, że ja oczywiście połowy nie nagrałem. Chciałem bardzo nagrać dla Was od wewnątrz klub deweloperów, tak, co się dzieje, całą kolację i tak dalej. I oczywiście mam tylko parę zdjęć. Nie zrobiłem. Mam kawałek materiału z budowy, który pewnie już widzieliście, skoro oglądacie po kolei. No tak, ale potem po budowie wróciliśmy na salę konferencyjną do hotelu. Były super wykłady, potem była kolacja. No i co po kolacji, jaka tam część networkingowa, ta towarzyska, no to może już nie będę opowiadał, bo dużo się dzieje. Wiadomo, jak to jest na takich networkingach. Kto ma ochotę na lampkę wina, to wiadomo, że zawsze ta lampka wina gdzieś tam musi być. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym. Cześć!